Bienvenue, witam w kolejnym wideo o francuskim. Dzisiaj druga część z cyklu podsumowania zasad wymowy. Zobaczymy sobie, jak wyrazy zachowują się w zdaniu, jak zachowują się zdania. Zapraszam. Ostatni materiał skończyliśmy na niemych głoskach. Niemych głoskach na końcu wyrazu. I temat, który bardzo wiąże się z tamtą kwestią, jest łączenie. W większych organizmach, które są stworzone z dwóch elementów, będziemy robić łączenie. Na czym ono polega? Jeśli pamiętacie, mamy na przykład zaimek osobowy i czasownik. Zaimek osobowy kończy się na niemą głoskę i ta niema głoska opuszcza to słówko, mimo tego, że jest graficznie zapisana w tym nu, to S jest zapisane w tym nu, natomiast ono to S przykleja się do następnego słowa i jest, staje się dźwięczne. I mówimy nu. Zavons, vous, allez, ils, habitent. Może się to też zdarzyć na przykład w tym słówku, w tym wyrażeniu przedstawiającym c'est. C'est un chien, c'est une artiste. Jest to łączenie nieobligatoryjne, możecie je opuścić, możecie powiedzieć c'est un chien i c'est une artiste, nie ma błędu, ale z tym się też zetkniecie. Mamy przyimek, dont, czyli w i on, które ma mnóstwo znaczeń, nie podam jednego. Dans un bar, w barze. Dans une semaine, za tydzień. En avion, samolotem. En Italie, we Włoszech. I tutaj mamy to on, które jest oczywiście dźwiękiem nosowym, czyli powiemy zarówno to n stworzy nam dźwięk nosowy on, jak i przyklei się do następnego słowa, po to, żeby łatwiej było to wypowiedzieć. En avion, en Italie. Potem jest sytuacja, kiedy mamy rzeczownik i jego determinant. Les objets, des animaux, mes enfants, un hôtel. Widzicie to? Literka opuszcza słówko, w którym graficznie jest zapisana i przykleja się do następnego słowa. Mocno ją słyszymy. I mamy tutaj też X, który udźwięczni się nam do Z zawsze. Ty nouveaux amis. Les bonnes habitudes. Très intelligent, très urgent. Tutaj mamy przymiotnik, wzmocniony przysłówkiem très. Wszystko to dzieje się wewnątrz tych grup. Tak? Mamy albo czasownik stworzony z dwóch elementów, albo mamy przyimek i jakiś rzeczownik, tak? Albo mamy cały rzeczownik stworzony z determinantu i właściwego rzeczownika, albo z rzeczownika i przymiotnika, albo mamy przymiotnik wzmocniony przysłówkiem. I tam wewnątrz mogą się zdarzyć właśnie takie łączenia. Jest jeszcze kwestia elizji, czyli wyrzucenie tej głoski y albo a. Wypisałam wszystkie słówka, które wchodzą w elizję, czyli wtedy, kiedy następne słówko po nich będzie miało samogłoskę, zaczynało się od samogłoski i wtedy, tak jak na przykład mamy ż i ono spotka czasownik m, wyjdzie nam całość jako żem. Że. Ż plus e wyjdzie nam że, a nie ż e. To też graficznie jest zapisane, zobaczcie, ten apostrof, tam nie ma tego y, tak? W związku z tym go nie możemy przeczytać. Tam jest od razu czasownik e. Tak samo przy czasowniku zaczynającym się od u. Je ouvre, j'ouvre. Potem mamy le i amour, wychodzi nam l'amour. No, czyli to jest rodzajnik określony męski. Tak samo le hôtel, l'hôtel. Tutaj akurat jest literka H, która jest niema, w związku z tym patrzymy na drugą literkę i to już jest samogłoska i ona właśnie decyduje o tym, czy zrobimy elizję. Ta sama sytuacja pojawi się przy A. La, invitation, l'invitation. La to jest jedyne słówko, które skończy się na A i będzie właśnie wchodzić w elizję. L'invitation. La harmonie, l'harmonie. My. My to jest zaimek zwrotny lub zaimek dopełnienia. My i appel, m'appel. Czyli nazywam się, je m'appelle. Ty i appel, t'appelle. Czyli nazywasz ciebie dokładnie. Tu, t'appelle. Ce i appel, s'appelle. Ne to część przeczenia, o którym zrobimy jeszcze sobie oddzielnie materiał. Elle ne est, wychodzi nam ne. Elle ne pas. Que, który oznacza, że ona. Qu'elle. Que plus elle, qu'elle. Que plus il, qu'il. Ce, czyli to, to jest, tak, odsyłam do filmu ostatnio, zrobiłam materiał na temat se, właśnie tego wyrażenia, i tutaj też się zdarzy elizja. Se. De, które może wyrazić masę rzeczy, akurat tutaj wyraziło nam dopełnienie. Beaucoup de amis. Dużo znajomych, dużo przyjaciół. Beaucoup d'amis. No dobrze, także wiemy już, jak zachowują się poszczególne słówka.
A teraz powiemy sobie o tym, jak zachowują się one w zdaniu. I właśnie takie grupy, o których przed chwilką wspomniałam przy łączeniu, będziemy czytali jako jedność. I będziemy czytać je tak, że będziemy akcentować ostatnią sylabę. Cóż to znaczy? To znaczy w ogóle grupa. Grupa to może być albo czasownik, czyli powiemy, część zdania to jest orzeczenie. I to może być na przykład czasownik nazywacie się. Vous vous appelez. I zobaczcie, że czytam całość, akcentując dopiero tę ostatnią sylabę e, ez. Vous vous appelez. Traktuję to jako jeden organizm, nie robię tam odstępów, nie czytam oddzielnie każdego elementu, czytam to jako całość. Tutaj mamy cztery elementy, czyli ja nie jestem, to jest czasownik być w pierwszej osobie w przeczeniu. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Odpoczywam dopiero na pas. Dojeżdżam aż do tego momentu. Je ne suis pas. Rzeczownik natomiast, czyli podmiot lub dopełnienie, i tu akurat rzeczywiście może taki rzeczownik, taka grupa rzeczownika pojawić się na początku zdania jako podmiot albo po czasowniku. I tam będziemy robić zarówno łączenia, tam się mogą zdarzyć, jak i będziemy tam intonować odpowiednio. Na przykład les animaux domestiques. Les animaux domestiques. Zobaczcie, że spoczęłam dopiero na tym tic. Les animaux domestiques. Mes documents. Mes documents. Tutaj mamy rodzajnik, rzeczownik i dopiero na mon odpoczywam. 15 euros. 15 euros. Dopiero na euro, dopiero na to o. Tutaj mamy 15 i to jest nasz determinant. Traktujemy to jako całość. Trois petits pains. Trois petits pains. I w ten sposób, jeżeli zaakcentujemy taką grupę odpowiednio, osoba, do której mówimy, będzie nas dobrze rozumiała, bo jak wiecie, różne elementy w zdaniu, różne słówka mogą podobnie brzmieć. Jeżeli odpowiednio zaakcentujemy grupę, która pojawia się zawsze w odpowiedniej kolejności, czyli zawsze jest podmiot, orzeczenie, dopełnienie, to wtedy nie będzie żadnego problemu w zrozumieniu nas i my też, jeżeli będziemy wyczuleni na tę kolejność i na te grupy, będzie nam łatwiej zrozumieć to, co mówią do nas inni. Te grupy mogą być o wiele dłuższe, prawda? One mogą mieć kilka elementów i oczywiście nie jesteśmy w stanie nie zaakcentować żadnego słowa tutaj w środku. Natomiast jeżeli byśmy chcieli zaintonować odpowiedni element, to będzie właśnie ten ostatni element z całej grupy. Elle n'est pas encore partie. Elle n'est pas encore partie. Czyli dopiero spoczywam na tym partie, na tym i, tak? Ona jeszcze nie wyjechała. I mamy tutaj bardzo dużo elementów. Mamy przeczenie, czasownik jest złożony z dwóch elementów. Mamy przysłówek. Ich jest tutaj pięć tych elementów. Traktujemy to jako całość. Tak musicie patrzeć na język francuski. Tu ne t'occupes pas bien. Tu ne t'occupes pas bien. Nie zajmujesz się dobrze czymś tam, prawda? Dopiero na bien spoczywam. Oczywiście mogę to połączyć z dopełnieniem, ale jeżeli chcielibyśmy dobrze podzielić sekwencję zdania i móc samemu też odpocząć w pewnym momencie i nie czytać wszystkiego w jednym ciągu, to robimy to właśnie w tym momencie. Rzeczownik natomiast może być wprowadzony przez jakiś przyimek. I ten przyimek doczepia się właśnie do rzeczownika. De tes plantes vertes, en avion, dans un bar, avec mes amis. Tutaj mamy różne przyimki i to będzie nasza grupa, okay? Bo oczywiście te grupy między sobą, one się ze sobą łączą, no bo one tworzą jedną całość. Podmiot wykonuje orzeczenie i orzeczenie jest dopełniane przez dopełnienie, prawda? To wszystko jest jedna całość sensowna. Chodzi nam o to, w jaki sposób przeczytać całe zdanie. Jeśli chodzi jeszcze o czasownik być, on jest troszeczkę inny, bo to nie jest zwyczajny czasownik, który ma dopełnienie. On ma takie tak zwane atrybuty różnego rodzaju i o czasowniku être ja robiłam oddzielny materiał i przeczytamy to właśnie jako całość. Ten czasownik być połączy się ze swoim atrybutem i nie będziemy robić tutaj tego rozdzielenia na orzeczenie i dopełnienie. Je suis content. Tu es petit. Il est super. Elle est en retard. Nous sommes à Paris. Można tu robić łączenie. Z przyimkiem niekoniecznie trzeba, ale można. Zobaczcie, jak to ładnie brzmi. Nous sommes à Paris. Vous êtes Madame Legrand. Ils sont de grands acteurs. Elles sont françaises. Tak samo wyrażenie c'est.
Tam też nie będziemy robić oddzielenia czasownika być od jego atrybutu. C'est magnifique, c'est Pierre, c'est moi, c'est ton chien. Zerknijmy, jak to wygląda w paru zdaniach. To jest taka krótka informacja o mnie. Je m'appelle Magda, j'habite à Gdańsk et je suis enseignante de français. J'aime le cinéma et la musique. Pourtant, je ne joue pas d'un instrument. Czujecie to? Łączę tutaj tylko te elementy, które są całością. Okay? Więcej będzie tego typu przykładów w tekście, które przeczytamy sobie następnym razem. Posłuchacie, jak to wygląda. Ja będę je rozkładać dokładnie na poszczególne elementy. Zobaczycie, jak to wszystko funkcjonuje już w tekście. Właśnie. Przeczytam to wszystko jeszcze raz, bez opisu. Nous avons, c'est un chien, dans un bar, en avion, ils habitent, les objets, tes nouveaux amis, très intelligent. J'aime, j'ai, j'ouvre, l'amour, l'hôtel, l'invitation, l'harmonie, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle n'est pas, qu'elle, qu'il, c'est, beaucoup d'amis. Voilà. Zapraszam na następną część tego materiału. Zobaczymy sobie dokładnie, jak wszystkie te zasady zostaną wprowadzone w życie. Zapraszam do usłyszenia. A bientôt!